W maju władze Suwałk przedstawią nową koncepcję funkcjonowania Izby Wytrzeźwień. To kolejna miejska instytucja, którą czekają zmiany. Jak informowaliśmy, wczoraj radni zgodzili się na połączenie suwalskiego przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i targowisk miejskich. W kolejce jest Izba Wytrzeźwień. Tak wynika z zapowiedzi Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk. Włodarz chce, aby Izba rozszerzyła formułę działania o profilaktykę, a jej prowadzeniem zajęła się organizacja pozarządowa, na przykład stowarzyszenie, które mogliby założyć obecni pracownicy tej instytucji. Te działania, które podejmuje w sensie przygotowania jakichś dokumentów, które przedstawię w stosownym czasie dla Wysokiej Rady, idą w tym kierunku, żeby rozszerzyć formułę funkcjonowania tej nowej jednostki, żeby ta jednostka również prowadziła noclegownię, bo ta noclegownia mieści się w tej izbie, i również żeby to był ośrodek profilaktyki i pomocy osobom nietrzeźwym, zmienić nazwę, i uważam, że powinniśmy chyba przekazać do prowadzenia tą nową jednostkę dla organizacji pozarządowej. Sprawą, co oczywiste, żywo interesuje się obecna kadra Izby. Pracownikom samorząd proponuje założenie stowarzyszenia i przystąpienie do konkursu na prowadzenie placówki. Powiedziałam do pracowników Izby Wytrzeźwień, proszę zakładać stowarzyszenie i prowadzić, przystąpić do konkursu i prowadzić ten ośrodek. Nad przyszłością Izby Wytrzeźwień władze Suwałk dyskutują od lat. Na jej utrzymanie samorząd wydaje ponad 1 000 000 zł rocznie. Chociaż jednorazowy pobyt w jednostce kosztuje 300 zł, to mało który bywalec Izby płaci swój rachunek. Lwia część z nich to bezdomni i osoby bez dochodu. Niektórzy trafiają do Izby kilkadziesiąt razy w roku, a wyegzekwowanie od nich pieniędzy jest praktycznie niemożliwe.